Cześć, siema. Z tej strony Sword, gram dalej w Baldur's Gate 3. No czas w końcu na wioskę goblinów. Cała mapa odkryta. Mam nadzieję, że większość z tych sekretów, które mieliśmy odkryć, odkryliśmy. No zostaje nam ten być może niewielki obszar, ale zawsze to jest obszar, jak wiadomo, na takich niewielkich obszarach też się dużo potem rzeczy ciekawych dzieje. No wioska goblinów czy obozowisko goblinów. Tutaj próbujemy przejść tędy, nie główną bramą, ale takim wejściem troszkę na uboczu. No właśnie tutaj tędy jest tutaj przejście drabiną, nic innego nie zauważyłem. Spróbujemy tędy. Tak, żeby od razu może na siebie całej armii nie zrzucać. O, widzę, że posępny chce z nami porozmawiać. A lot of goblins around here. Best not to rile them. W rzeczy samej, póki co działajmy dyskretnie. Damy im radę, przewaga liczebna to nie wszystko. I tak musimy się pozbyć tylko przywódców. Nie musimy utrudniać sobie zadania. W rzeczy samej... Tak musimy się pozbyć tylko przywódców. Trójeczka. True. I imagine there's enough dark corners here to accomplish that without much trouble. Ciemnych zakątków być może tak, ale żeby wejść do tej wioski, to po ciemku nie da rady. Hey, Aya. What are you doing? As the symbol glows, power courses through you. Authority. Ludzie będący najliczniejszą rasą w Faerunie muszą zmagać się z ostrą konkurencją ze strony bardziej długowiecznych ludów, ale radzą sobie dzięki wytrwałości, kreatywności i niewyczerpanemu potencjałowi rozwoju. Udaj, że unosisz kufel w toaście zdrowie i litit zastraszenie. Tryb fabularny, przepuść mnie, jestem najwierniejszym. Oszustwo, skradanie się, zbroja łuskowa, niestety mi to trochę utrudnia. Wymknij się niepostrzeżenie. Tu mamy plus 1, tu mamy plus 4. No spróbujmy. To się udało. Bye. No dobra. Zobaczmy, czy coś się tutaj pojawiło w dzienniku. Poszukiwanie druida i tak dalej. Nie, nic tutaj nie mamy. Weźmy sobie może posępną. Chociaż w trybie fabularnym, w trybie tych zadań i tak będzie ciężko. No, to już większy twardziel. Tutaj widzę, jest punkt szybkiej podróży. Starożytny krąg runiczny. Co nam to da, że wejdziemy tutaj sobie wyżej? O proszę, możemy gdzieś tam jeszcze spróbować. Dobra, chodźmy tędy. Nie pakujmy się jeszcze w sam środek. Oni są lekko, widzę, niektórzy pijani, bo jak piddle. No, oni wszyscy jakby trochę tutaj wypili. Spróbujemy, kurczę, nie wiem, czy nam się tutaj uda. Czy uda nam się przejść? Ten nas nawet nie zauważył. Dobra, spróbujemy sobie to pozwiedzać, tę wioskę, w ten sposób. Może do tej wioski tak też można było się dostać tutaj. Tu mamy jakiś szkielet. Zwój tłuszczu, dobra, weźmy to. Dobra, i tak musimy popatrzeć. Tu widzę, było też jakieś przejście. No proszę, ale jakoś dziwnie było się do niego dostać. Też niekoniecznie. Nie wiem, czy by nam się udało. Dobra, na razie sobie pozwiedzamy. Konaj skok. Wow. A, to jest jakaś pułapeczka. Weźmy naszego łotrzyka. Rozbrój.
Cel 9. Ja pierniczę tak wysoko. Jest. Test zwinnych dłoni udany. Dobra, bierzemy posępne. Jest jakaś skrzynia i stąd ta pułapka pewnie. Zamknięte. Znowu łotrzyk. Otwórz zamknięte, otwórz wytrychem. Trochę złota. No nie wiem, czy warto było. Czy warto było, ale te narzędzia nam nie giną. Potrzebne do otwierania. Do otwierania takich skrzyń, o ile. O ile właśnie uda nam się to otworzyć. Teraz pytanie, gdzie tu możemy wykonać skok? Brak miejsca, za wysoko. Tu nie przeskoczymy w żaden sposób. Patrzę na mapkę. Czy tam coś jeszcze, kurczę, będzie? Podejdziemy jeszcze kawałek, ale wydaje mi się, że to chyba tutaj wszystko, co nam się udało. Co nam się udało odkryć z tej strony. Kurde blade, dobra. No nic, idziemy. Tu nie wskoczę. Nie, jest, możemy wejść sobie. Wejdźmy po nierównych skałach. No włazimy wszyscy. No to poszperamy jeszcze sobie tutaj trochę. Nie to miałem zrobić. Las. Mamy las i kurczę, chyba nic tutaj więcej. Toporek i szkielet. Też trochę złota. Porka chyba nie chce, moi drodzy. No dobra, tutaj też wsio. Coraz więcej odkrywamy przy tym obozowisku goblinów. W takich zakamarkach mogłyby być jednak troszkę lepsze fanty, tak myślę. Zwłaszcza w tych trudniej dostępnych terenach. Może wiadomo, nie we wszystkich, ale w niektórych. Blackout drunk. A lot of them. You can smell it from here. Wszyscy spici do nieprzytomności. No dobra, czyli możemy sobie tutaj śmiało zejść. Którędy wy tam chcecie iść? Nie. Tak nie kombinujmy. No a jednak nam się udało. Czyli możemy śmiało tutaj, kurde, przełazić między nimi, jak już się raz wymknęliśmy. Dobra. To sobie aktywujemy obóz goblinów. Kurczę, nie ma tu z kim za bardzo. No musimy iść chyba do tego głównego znacznika, ale jest ich tutaj cała masa. To jakaś jedna wielka uczta. To coś ciekawego. Bolo, kolekcjoner wspólników opowieści i ciekawostek. Nowicjusz Grad to raczej nie przywódca. Podejdźmy jeszcze kawałek. O, w mordę. Ciężkie dębowe drzwi. Co za tymi drzwiami, to jeszcze nie wiadomo. Strażnik Gurgon. Na razie go sobie zostawimy w spokoju. Skoro możemy tu łazić, to trochę połazimy. Może warto będzie zagadać też do tego, co tam stoi na środku tego placu. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj. Wioska goblinów. Na razie tutaj dosyć tak, no jest zabawa, wszystko ok, ale uszkodzona waza, no tego lepiej tutaj im nie zabierać. Ile znajdziemy tylko te kurcze dębowe drzwi. I nic poza tym tak naprawdę.
Dobra, złazicie tutaj. Still just a pain. Don't feel like messing with it is all. Jeszcze sobie zobaczymy tutaj, jeszcze sobie sprawdzimy to tutaj, jeszcze wejdziemy tu. Jest też posąg. Mhm. Jakieś drzwi, cokolwiek, kurczę no. Niekoniecznie coś tu kurde jest. Tu do środka nie wejdziemy. To jest chyba przejście właśnie tamtą główną bramą, tak mi się wydaje. No dobra, tu możemy sobie pospacerować bez obaw jakby. Tu też widzę, że wszyscy śpią i tu jest jakieś wejście. Ha. Czyli może jednak będzie warto tam się dostać. A może zobaczymy, o co chodzi tutaj z tym kolesiem. Kolekcjoner wspólników, opowieści i ciekawostek. Kurczę, zagadamy z nim. With fragulous crown and with scepter abraid, draw Raglan, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash. The captives were many. Goblet kind had reduced them to cowering filfhenny. So raiseth your goblets and drain them with pride. Draw Raglan, the true soul, had led you glide. No dobra, dobra, obdarz go niepodzielną uwagą, strojodobną, zwolił, nie znam takiego języka, brawo. Niepodzielną uwagą, brawo. Who's that? Friend of yours? You up to something? Oh, certainly not! What are you doing? I'm busy here! You lying. To you? Never! Come, let's continue our ballad. draw Raglan, draw Raglan. I am draw Raglan. Tumptuous, draw Raglan. You broke it. Wait. Draw Raglan, we pray, we... Come on, pigeon, back to your cage. Now look what you've done. No dobra, on wraca do klatki, a my możemy tutaj być. Na ratunek bardowi nam się tutaj zadanie jakieś pokazało. Natknęliśmy się na mężczyznę imieniem Volo, którego gobliny zmusiły do występów. Do obozu przyprowadzono go pod strażą. Niewątpliwie potrzebuje pomocy. Prowizoryczna pochodnia z tym... O Jezu, jak zgardął! No dobra, niech on sobie wraca do klatki. Zobaczymy co i jak. Nie chcę tego niczego tutaj na razie zabierać, póki tych goblinów tu pełno. No już widać, gdzie go tam zaprowadziło. No ja mówię, te wejście, tamte drzwi, coś tutaj, kurczę, z tym będzie grane. Tu się możemy, widzę, wspiąć. Dobra, jakbym się mógł dostać tutaj? Okej. No i sprytnie, dobra. Wszystko jasne. Możemy z tej strony spokojnie się przedostać. No to tutaj będzie ciekawie, kurde. Najlepsza miejscuwa. Kto wie. Niektórzy, kurde, nieźle pochlani. Jeszcze szybciutki rekonesansik. Tego chyba lepiej nie zaczepiać, lepiej go też nie zabijać. Lekkie upojenie. Dobra. Okej, no nie mamy wyjścia. My musimy
My musimy się jakoś tutaj przedostać. Zobaczmy jeszcze. Mamy wszystko odsłonięte. Cała mapa jest gotowa. Niezłe jajca. Patrzę, czy stąd się można było... Czy stąd się można było przedostać. No tutaj coś właśnie mieliśmy, ale... Tutaj skok, tam skok. Może też byśmy się przedostali. Ale dobra, nam się udało. Zobaczmy sobie tutaj. Pęknięta ściana. That's curious. Jednemu się z naszych udało. My head's killing me. What is all that noise? As the symbol glows, power courses through you. Dzięki temu może będzie łatwiej. Perswazja plus 2. Cicho śpij dalej. Illitid, mądrość, zainfekowany. Dobra, idź już, nic, wracaj spać. Dobra, perswazja plus 2, to zobaczymy. Cel 8. Jest! Happily. But the next noisy bastard that comes through here gets gutted! Trochę niedobrze, co? Chłopaki śpią. Może powinniśmy wybrać tego tutaj naszego. Atak ręką wiodącą. Weźmy maga. Atak ręką wiodącą. Każdy będzie atakował ręką wiodącą. Ten może ją rozwali za pierwszym razem. Killing me! What is all that noise? As the symbol glows, power courses through you. Authority. No, to teraz użyjmy Illitid, mądrość, skoro tym zaatakowaliśmy. Cel 1. Don't need to tell me twice, boss. The presence deep in your mind is awake, unblinking. This is it. A single word. Dosyć często używamy, kurczę, tą postacią Illitidów, mądrości Illitidów. Dobra, dobranoc. Nie wiem, chyba czy rozwaliliśmy tę ścianę. Kurde blade, jeszcze niekoniecznie. Ajajajajajajajaj. Typu świale ogłuszającej mocy powodują na 3D8 obrażeń od dźwięku i ostyte odpycha istoty oraz przedmioty na pękniętą ścianę. My head's killing me. What is all that noise? As the symbol glows, power courses through you. Jesus, tak za każdym razem. No ten tam bez problemu. Perswazja, lepiej nie. To też dajmy Illitid mądrość. To się musi udać. No i okej. Dobra. Something stirs deep within you. Hungry. Odbierać coś, czego nigdy nie odzyskasz. No niestety. No niestety, kijanka Illitidów kusi. 9 z 31. To spróbujmy jeszcze z łuku. My head's killing me. What is all that noise? As the symbol glows, power courses through you. Authority. Perswazja plus 2, to samo dajmy. Niech każdy ma po jednym razie. Dobra. A shiver runs across your mind. You feel safe. Ten akurat to mega lubi. Nasz wampirek. Jeszcze tego pewnie nie rozwaliliśmy. O kurde, prawie nic jej nie zrobił.
gdyby wziąć tą beczkę. Spróbujemy może z tym. Za wysoko, czekajcie. Dobra. Z kontrolem. Nie. Rzuć przedmiot w to. Can't you go be a true soul somewhere else? 5:31, dobra, wino się rozlało. Ten może już poszedł stąd całkiem, chociaż niekoniecznie. No dobra, jeszcze jednego ataku muszę użyć. I've had enough of you. Aja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 j. Chyba niedobrze, co? Chyba niedobrze, ale okej, powalczymy. Powalczymy w takim razie. 95%, ten ma 12 z 12. Ładujemy. Chybienie krytyczne, świetnie to zagrałeś. Dobra, jeden wyeliminowany. Tych pijaków chociaż zabijemy. Pięknie. Dwóch wyeliminowanych chciał się ruszyć, więc padł. Tu jeszcze mamy wrogów. Fajnie, jakbyś sobie tutaj gdzieś, kurczę, stanął. A jednak walka to... Co walka, to walka. Brak miejsca. Dobra, i tak jesteśmy trochę wyżej. Oberwałeś. No, kto teraz? Nasza tutaj kleryczka. Tam bębnów chyba żadnych nie ma. No, tych zostało trzech. Dwóch jest najsilniejszych. Reszta tak chyba niekoniecznie. Błogosławieństwo na naszych. Dobrze byłoby im rzucić. O tak. Cel znajduje się za daleko. Dobrze, teraz wyszło. Czymś badziewiak rzucił. No pokaż się, magu, pokaż się, bo... Podejdźmy tutaj. Mamy na trzy cele. Pyk. Pyk, pyk. Nawet nieźle. No, tego to szybko wyeliminujemy. Chybienie, pięknie. Oberwała trochę. Trochę oberwała. Za mało punktów ruchu, ewidentnie. Aja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 j
Powinniśmy dojść. Za mało zasobów już na akcję. Shit. Dobra, ale tutaj sobie staniemy przy nim. No i wsio. Teraz tak, tą naszą. No jak ruszysz, to on cię trafi, ale możesz wykonać skok. Ach, Jezus Maria, i tak oberwałaś. Dobra, 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 dobra. Trzeba ją, kurde, uleczyć. I przyłóżmy mu. Cios w plecy zawsze, kurcze, dobrze działa. Ten to będzie z łuku kosił. Chybienie krytyczne, no to dałeś ciała.
Pijany, ale dobrze bije. Pijany, ale dobrze bije. Raz, dwa, trzy. Ależ go, kurde, magu, spaliłeś. W końcu, Gale, zaczynasz rządzić. Chybienie, bardzo dobrze. No i teraz nasz. Teraz nasz. Drugi oddech. Obrażenie od trucizny. No i teraz tak. Już nic nie zrobimy. Dobra, ładujmy go. I wzbudzenie lęku. Przerażenie się udało. Sporo życia mu zabrałem. On nie odstąpi tak łatwo od nas. Dzięki temu. No, już w ogóle nie odstąpi. No i Astarion. Dobra, część goblinów wyeliminowana. Może nie tak miało być, ale tego nie chcę. Tam gorzej by było z tym na dole, wielgusem. Tak, musimy się tędy jakoś przedostać. Kurde, miałeś iść spać, ty gościu jeden, ale nie chciał ci się. Dobra, z niego już nie będę zbierał. Bierzmy tę naszą, idziemy. Może krótki odpoczynek? Czemu nie? Zawalony korytarz. Siluna. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Nie musisz mi tego dwa razy powtarzać. Good. Siluna is a bad omen. Just look what's befallen her temple. Though, I'll grant it must have been impressive once, in all its profane glory. I wonder what happened. No matter. I'll breathe easier once we're clear of this place. Selune przynosi pech, a przeciwnie, o co naprawdę chodzi? Odpuść tę kwestię. My wiemy, o co chodzi, ona nie przepada za tą boginią. Nie będziemy jej tutaj denerwować, nie będziemy tego drążyć. Volo. To jest ten, którego mieliśmy, kurczę, uwolnić. Zawalony korytarz, tam jest wyjście. Abidrak, ten się tam chłoszcze sam? Chyba na to wygląda. Dobra. Trzeba trochę pozwiedzać tutaj. Tu też jest pełno goblinów. Zobaczymy, zobaczymy, co tu jeszcze jest. Tam widzę, można jakoś tutaj można przejść. Tu jest jakaś skrzynia pozłacana. Złoto heliotro, popi. Co mi to da, jak tutaj zaczniemy łazić po tym? Gdzieś tam się, kurde, przedostaniemy. Co za świątynia, ja pierdziule, dobra. Idziemy, mam nadzieję, że reszta nie spadnie. Jeszcze popatrzmy. Tam się nigdzie na razie nie przeniosę, tutaj prędzej gdzieś. No, nieźle się wbiliśmy. To też jest jakaś pozłacana skrzynia. Zwój rozmawiania z umarłymi, zwój kojącego słowa. Ten możemy... Może nie dajmy Gale'owi. To weźmiemy sobie. Ją prowadzę tutaj, bo ona ma taką tą fajną poświatę. Tam coś jest na dole. Tutaj można by, kurczę, chyba zejść. Po tym. Dobra, na razie nie kombinuję w ten sposób. Przejdziemy sobie tutaj. No, w klimacik się tutaj zrobił. Całkiem ciekawy. Kurde, blade, jest ich tu. Nie. Ej! Grupa, włazić mi tu z powrotem. Co oni, kurde, kombinują?
Tutaj chciałem przejść po jakieś skrzynie. Też są gobliny. No bo tutaj dalej, czy przejdziemy gdziekolwiek, to bym widział, że tędy. Tutaj przeskoczyć. Kurde blade, no. Goblinów tutaj pełno. Słyszę też jakieś kurde stwory. Dzieje się tu w ogóle w tym miejscu. Dobra. Chyba tak to musimy zrobić. Nie żartuj sobie, magu. Przeskocz to. Dobra, na razie tak kombinujemy. Jeszcze tego gościa nie uwalniam. Jeszcze się tutaj nie sprężam na niego. Zobaczymy, co tu jest. Srebrny kielich, wart 20. Srebrny talerz, srebrny kielich. Kurde blade, to nawet nie warto było po to sięgać tu. Tu widzę jeszcze jakąś skrzynię. Może ją wybiorę tylko. Ja pierniczę. Zobaczcie, jak to wszystko się tutaj gdzieś ciągnie. Beczka ognistego wina. Już nie wiadomo, kurde, gdzie tu łazić. Ale dobra, zobaczymy, czy ona tu w ogóle wskoczy. Wskoczyła. To można zabrać. To jest trochę warte. Wracamy do naszych. Pytanie, czy właśnie, czy wracamy. Tu ktoś jest w klatce. Brakal, wyznawca Maglubieta. Kurde, na razie to nie wiadomo, co i jak do końca. Robimy rekonesans dalej. Mogłem tylko nią tutaj pójść, gdybym kurde wiedział. Cel znajduje się zbyt daleko, łazić mi tu wszyscy. A Jezus Mario. No i co, nie jesteś w stanie tu nigdzie? No właśnie. Ty, podejdź sobie kawałek. Dalej, dalej, dalej. I zobaczymy, czy magiem się gdzieś tutaj wpasujemy. O, było. No jest, dobra. Kurde, słychać tam coś u dołu. Bęben wojenny. To niedobrze. Tutaj jest jakaś taka jakby główna sala. Wolo, wolo, wolo. No to ten chyba, którego mielibyśmy uwolnić. Może on coś by nam tutaj powiedział ciekawego. Srebrne naczynie. No, w zasadzie to gdzieś chyba musimy w końcu tutaj zejść. Jesteśmy w tym miejscu. Skrót wódz goblinów. I zurga wódz goblinów. O, kurde. A scrying eye. Better be on our best behavior. Till we're out of sight, that is. To ciekawe. Nowicjusz, nowicjusz, nowicjusz. Tu mamy dwóch wodzów. Tu jeszcze ktoś łazi, zurga. No właśnie, oko wizji. Zobaczcie. Ha! Wśród wódców goblinów i tam jeden też polas. Shit, shit, shit. No, nic mi tu na razie nie przychodzi do głowy. Jak tu przeskoczę, co mi to da? Też nie za wiele.
Zastanawiam się, czy nie strącić tego oka. Gdzie ono kurde lata? Tutaj zejść nie zejdę na razie. Ono cały czas gdzieś się przemieszcza, wraca z Urga. Tu jest to oko całe. Chybienie, ale nic się nie wydarzyło. Shit. Dobra, idziemy jeszcze, może najpierw spróbujemy uwolnić. Tutaj mamy kurcze zejście. O, tutaj widzę większy, olbrzymi pająk. Nie wiem, czy tą drabiną sobie nie zejdziemy i nie będziemy się skradać. Bo inaczej się do niego tam nie przedostaniemy i tak. Tu jest jeszcze drabina. Stojący kosz na węgle. Tak patrzę, tutaj też pełno goblinów łazi. Shit. Wszyscy na razie są kurde neutralni. Może po prostu trzeba zejść tutaj, no zaryzykujemy. No, ci nas nie widzą akurat. Wartownik, oprawca, Liam. No tu jest więcej takich. Kurde, dobra, skradanie. 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 No i guzik wyszło ze skradania. Ha. Atak. Nie chcemy na razie. Abdirak, poziom pierwszy. A kto to jest, kurde? Ha! Tu jest coś ciekawego. No i jeszcze gdzieś ten przetrzymywany chyba za tymi drzwiami. Dla ciebie, patronko. Dobra, podejdziemy do Abdiraka. Zakrwawiona kapliczka. Otrzymanie jej łaski. Strony są pokryte rysunkami ciał powyginanych w niemożliwy sposób. Na marginesach sporządzono liczne odręczne notatki. Uważaj na ograniczenia swojego śmiertelnego ciała. Choć nie trudno jest dać się ponieść ekstazie bólu, szczególnie podczas rozkoszy, samobiczowania, połamane kości utrudniają oddawanie należnej czci Pannie Bólu. Gdy ciało będzie wyczerpane, należy skupić się na batorzeniu lub ewentualnie wyrywaniu paznokci. Zalecano obcęgi lub nóż, aby Lowiatar mogła zawsze pławić się w należnej agonii swych wyznawców. Oj, ukradnij to może niekoniecznie, czy jednak tutaj byśmy parę rzeczy ukradli, a nie chcemy chyba. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviatar, goddess of pain. Ah, are you also here to assist with the prisoner? O jakim, co masz na myśli? I was invited to teach them some of my techniques. I live for pain and its intricacies, you see. But alas, these goblins seem to thrive on the crude and primitive. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Kleryk. Czego w takim miejscu szuka wyznawca Panny Bólu? No dobra, użyjmy tej opcji. Ah!
You are familiar with the Scourge, Mistress. Good. I am simply spreading her message, friend. I worship her through pain, usually my own. But I have a skilled hand when it comes to its infliction. Care to expand your horizons? It will be worth it. You have my word. I must see this. Don't you dare say no. Ten jest dobry. Kto cię zaprosił? Goblin? Yes. One who claims to be a master of paint. Pain is intimate and loving. But trying to discuss that with these creatures. Forgive me, but that look in your eyes. Something terrible has happened to you. Gratuluję przenikliwości, skąd wiedziałeś? Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one. We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. Jak chciałbyś tego dokonać? Dlaczego tak cię to interesuje? Dziękuję, ale nie potrzebuję żadnego wykonania. Jak chciałbyś tego dokonać? As the maiden of pain, the goddess Loviatar teaches us through penance administered by my skilled hand. My work can grant peace and serenity, the likes of which few experience. It will be worth it. I promise. I must see this. Don't you dare say no. No, wampirku, sam mógłbyś tutaj się do tego w porządku, czemu nie widziałam twoją księgę. Pozwól mi wypróbować kilka technik. My, an eager student indeed. Those are advanced devotions. The mistress would approve. Indicate which instrument calls to you and let us put it to work. Kurczę, zaryzykujemy, co? Użyj sztyletu. A most excellent choice. Both Loviatar and I are interested in how you handle pain, dear one. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me. Simply face the wall, and we can begin. Face the wall and let us begin, dear one. Spróbujmy. Yes, this will do nicely. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Spróbuj powstrzymać krzyki, występy. Błagaj o litość dla lepszego efektu, dodając dramatyczny skowyt. Zastraszenie, no już dziecko potrafiłoby uderzyć mocniej. A, wejdźmy tutaj z charyzmą. Cel 3. No, raczej ciężko, żeby się nie udało. Your voice sounds so sweet, dear one. Keep going. No, chyba powoli wystarczy. Pain is proof that we live. Revel in it. Wij się w teatralnej agonii, wydzieraj w niebo głosy. No już dziecko potrafiło. Spróbuj powstrzymać krzyki. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Charyzma. Cel 8. Tak myślałem, że będzie coraz wyżej. Co jesteśmy w stanie tutaj ugrać? Let Loviatar hear you!
co my jesteśmy w stanie tutaj ugrać. Ona wiele zdrowia nie straci, dobra, to sobie tam podreperujemy. No, spróbujemy raz jeszcze. Zastraszenie czy występy? No już, dobra, ach, litości więcej już nie zniosę, to zbyt wiele. Ja pierdzielę, nie udało się. Such mockery only harms you, child. Sweet child, while I enjoyed that, I'm afraid your reaction was lacking. To gain Noviatar's favor, every single strike must be met with an honest cry of pain, or perhaps a touch of begging. Nevertheless, thank you. And I pray you've learned from today's little lesson. No, niestety to są rzuty kostką i nic na to tutaj nie poradzimy. Pogadaliśmy sobie z nim przynajmniej. Coś już tam co niecoś wiemy, trzeba by ją jednak podreperować. Masz coś tutaj do zjedzenia, drogie dziecko, zjedz marchewkę. No niewiele mamy tego żarcia. Ten ma jeszcze marchewkę. Dajmy jej jabłuszko. Może jeszcze jedno. Tu coś jeszcze mamy, kapustę. No i dobra, w zasadzie zdrówko wróciło do normy. No, myślałem, że coś tu być może. Roztrój żołądka, super. Z tym jabłkiem było coś nie tak. No ale dobra, jesteśmy poza walką, więc to minie. Więc to powinno minąć, tak mi się wydaje, w miarę szybko. Patrol Gitianki. Tutaj jest wejście do tego, no właśnie. Tu jest wejście, którego bronił ten wielgus tam. No i to mogłoby być trudniej nam się przedostać niż tamtą walką. No musimy sobie tutaj popatrzeć. Tu jest kolejny jakiś koleś. Chodźcie, chłopaki. Dobra, oni nam tutaj nie za wiele robią. Przynajmniej na razie roztrój żołądka, pozostały dwie. Jedna i za chwilę będzie po roztroju żołądka. Jedna tura. No trzeba będzie dalej to pozwiedzać. Zobaczymy po kolei, powoli, co i jak. A na razie sobie tutaj, w tym miejscu zakończymy. No ciekawie tu, naprawdę ciekawie wśród goblinów. Do zobaczenia, cześć.